Cześć. Dzisiaj zainteresujemy się trochę leśnymi skarbami, czyli tym, co możemy znaleźć w lesie. Poszpędamy się trochę, będzie taki bardziej luźny odcinek. Posiedzimy sobie trochę między drzewami. No i Wam pokażę takie miejsca jak to na przykład. Tutaj mamy zwaloną sosnę. Chyba to była sosna. I co możemy znaleźć przy takiej zwalonej sośnie? A no możemy znaleźć sobie smolniaczki, smolne szczapki. Czyli te takie części korzenia, części drzewa, które są mocno nacączone żywicą. A co nam to daje? Ano daje nam łatwą, to daje nam łatwą rozpałkę. Teraz bardziej po polsku powiedziałem. Słuchajcie, dalej nie kupiłem sobie mikrofonu. Dalej będziemy źle słychać, ale zbieram sobie ten mikrofon, także spokojnie. No a my co? Przechodzimy do cięcia. Mam taki fajny worek zrzutowy. Ten worek zrzutowy już ma chyba 5 lat. No i co? Ścięliśmy sobie taki kawałek drewna z korzeń z tamtego zwalonego drewa. No i już możemy tutaj zobaczyć, że ta żywica na pewno występuje. Tutaj, o, proszę, jaki fajny kawałek żywicy. Czekajcie, tylko się ostrość złapie. Co nie? To wszystko, to białe, czy to takie żółtawe, to jest żywica. I patrzcie, jaki mamy tutaj ładny kolor. Widzicie to? To ciemne to jest drewno nasączone żywicą. Możemy sobie powąchać. Pachnie bardzo lasem, więc to musi być nasza żywica. Ale też jakoś jej bardzo dużo w tym kawałku nie ma. O, tutaj będzie więcej. O, już. O, widzicie? Ten fragment jest akurat mocno nasączony żywicą. Żeby tak dosyć niewygodnie się obdziera tą korę. Jak musisz stać trochę po skosie, żeby widzieć, co nagrywasz, czy dobrze nagrywasz. No. No, mniej więcej już widzicie. No, to są właśnie takie leśne skarby. Tutaj, patrząc się po słojach, czekajcie, zobaczymy, czy się ostrość złapie. No, coś tam było przez chwilę. No, ale patrząc się po słojach, czasami widać takie czerwonawe okręgi. No, to może świadczyć o tym, że tam jest sporo tej żywicy. No i żywica, właśnie takie nasączone żywicą drewno, jest świetną rozpałką. Fuh, nie we mnie. No, praktycznie jeden strzał i się już pali. Dlatego pamiętajcie, jak są wakacje, nie palimy ognisk, bo może się krzywda stać w lesie. Żywica jest bardzo łatwopalna i można zrobić kuku lasowi, a tego nie chcemy. Nie wiem, zachciało mi się spróbować węższy kadr, bo dzisiaj bawię się trochę też telefonem i ustawieniami. W ogóle jest niesamowita pogoda, bo z jednej strony wieje wiatr, jest tak trochę ponuro i brzydko, a z drugiej strony mamy słońce, czasami chmury, wiecie, czasem słońce, czasem deszcz. Jeszcze nie było deszczu, ale pewnie będzie. I my sobie pójdziemy teraz, kochani, tam. I co? Ważna rzecz. Nie wiem, czy będzie mnie dobrze widać. Z takich stojących brzózek nie zbieramy kory brzozy. Nie jesteśmy wandalami. My sobie szukamy takiej brzozy, co już nie pożyje sobie, bo leży. No i poszedł sobie do lasu z kamerą i nagrywa. Tam na 12 chyba coś się dzieje. Widzę, tam chyba samochód stoi, więc nie będę się wychylał z nagrywaniem i chodzeniem jak wariat. Bo tak wyglądam teraz, nie wiem. Nie chcę dyskryminować osób. Co też się fajnie nadaje na rozpałkę, no to na pewno taka sucha trawa. Wystarczy sobie tak zmemłać w dłoniach
No i potem krzesiwkiem skrzesać, iskry, powinien się od razu zapalić. Tutaj mamy idealny okaz. Tu jak widzimy, ktoś nawet już korę zrywał sobie. I co, nacinamy sobie. Tu widzę, że trochę spróchniałe drewno jest, no ale to nie powinno jakoś przeszkadzać. I odrywamy sobie fragmenty tej kory. No i co? Słuchajcie, las jest pełen fajnych rzeczy. Chcę trochę pochodzić, trochę się porozglądać, trochę poczytać i naprawdę możemy znaleźć dużo dobra w lesie. Aż trochę rozpędziłem. Muszę nauczyć się chodzić powoli po lesie. O właśnie, patrzcie, 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 patrzcie. Tam, o, tam. No, to takie coś można sobie zrywać, znaczy no to jest trochę niszczenie przyrody jednak. No, ale można z takiego czegoś robić sobie herbatkę fajną. Czyli wrzucamy sobie to do wrzątku, albo po prostu do gorącej wody i parzymy przez jakieś 5 minut. Słuchajcie, takie miejsca jak to są prawie idealne do robienia takiego biwaku w takim stylu ukrytym, trochę wojskowym, tak to nazwijmy. Jesteśmy w takim zagęszczeniu drzew, że praktycznie z drogi, czy z pola, czy z jakiejś innej części lasu nas nie będzie widać. Zasłaniają nas gałęzie iglaków, o ile nie będziemy używać światła nocą i jakiegoś ognia, no to jesteśmy praktycznie niewykrywalni. A prawda jest taka, że nocą, nawet jeżeli będziemy mieli zupełnie inny kolor, taki wyróżniający się, nie wiem, czerwony, biały, to nocą raczej nie będziemy, znaczy jak ktoś użyje latarki na nas, to nas zobaczy, ale jak będzie ktoś szedł nawet koło nas, to nie będzie nas w stanie zobaczyć. Pomyślisz, że to jakiś worek pewnie. No, jestem praktycznie koło drogi i ledwo, ledwo tam widać trochę to moje poncho. Jak idziemy sobie, jest totalnie ukryte. W ogóle zaczęło trochę kropić i super, ja sobie zmienię chyba ustawienie tego poncho. No, no tam jest. No, trochę teraz je widać tutaj, jak jest się w tym miejscu. Ale gwarantuję wam, że najbliższa ścieżka jest tam, jak widzicie, te drzewa. Więc tutaj naprawdę jestem w miarę blisko, no bo patrzcie, nie wiem, czy to obrazowo widać, ale no nie wiem, dzieli mnie, ile to może być, 10 metrów? No, także jestem praktycznie obok. I jakoś tak bardzo nie widać tam schronienia. Muszę to kiedyś wypróbować, w ogóle bardzo bym chciał coś takiego zrobić. No, wracając. Bardzo chciałbym coś takiego zrobić. Chyba, jak on się nazywał, ten ziomeczek z domowego survivalu. Nie pamiętam, jak on się nazywał. Chyba Kuba, ale nie jestem pewien. Nie chcę tam nikogo obrażać. To w każdym razie ten ziomeczek z domowego survivalu kiedyś powiedział, że w ramach treningu, jak chce się być super ninja, w sumie tego nie polecał, ale powiedział, że w ramach treningu można się tak obawić, żeby wybrać się na przykład gdzieś niedaleko jakiejś firmy produkcyjnej, czy jakiegoś zakładu ogółem, czy jakichś torów i przenocować sobie, zrobić sobie takie ukryte schronienie. On się chyba Tomasz Lis nazywał, czy... Ach, nie pamiętam. No, ale ogółem polecam, fajny kanał, domowy survival, naprawdę jest spoko. W sumie on jako pierwszy mnie bardziej wkręcił w takie survivalowe rzeczy. Z takich youtuberów. No później był Universal Survival. I Kuba i jego przygody leśne. I w ogóle nie tylko leśne. Super sprawa. No.